Pomyślicie, że ja, prawda, to imprezowicz, a nie, że tak powiem, filmowiec. Ale rzeczywiście przyjechałem dopiero przedwczoraj, a wczoraj miałem swoją imprezę, więc nie miałem czasu, żeby oglądać filmów. A poza tym ja jestem osoba, która wychodzi z założenia, że festiwale to nie są po to, żeby oglądać filmy, bo przecież każdy z nas, człowiek w branży filmowej, filmy może zobaczyć w kinie, na DVD, czy właśnie kolega producent da jakąś płytkę, żeśmy mogli zobaczyć, więc ja traktuję bardziej festiwale filmowe jako coś, że możemy wymienić poglądy, spotkać się, porozmawiać o jakichś projektach, porozmawiać z aktorami. Ja przygotowuję w tej chwili film razem z SPI, przygotowujemy film Oko Sprawiedliwości, taką polską Różową Panterę, i prowadziliśmy tutaj rozmowy z aktorami dotyczące obsady tego filmu, więc to dla mnie, to jest mój priorytet tutaj na festiwalu. W takim razie, mieliśmy tu w konkursie melodramat, mieliśmy ze 2-3 bajki, w zeszłym roku te bajki dominowały, mieliśmy kino nowofalowe, awangardowe, teatr w kinie, i to w 2 filmach. No więc jakby jest różnie i to mi się podoba. Moim zdaniem no jest, zaczyna być lepiej. Znaczy fakt, że zgłoszono do konkursu tam 30 kilka filmów, no to sama ilość jakby automatycznie nie przechodzi w jakość, ale w tym roku chyba przeszła. I jeszcze jedno, nie było filmów, no z wyjątkiem jednego, Drogi do raju, Gerwazego reguły, filmów pomyłek, filmów, na których czułem się zażenowany, że dopuszczono je do konkursu. W zeszłych latach było ich więcej. Najlepszy film jak dotąd? Ja mam problem. Znaczy, pozwólcie, że wymienię 2, które moim zdaniem jakby na tej giełdzie festiwalowej pojawiają się zresztą najczęściej. To znaczy nowy film Szumowskiej, 33 sceny z życia, i Skolimowski, 4 noce za mną. To moim zdaniem najlepsze filmy, które na tym festiwalu zostały pokazane. Festiwal, jak się podoba? Bardzo się podoba, oczywiście. Więc 10% w ogóle filmów zrealizowanych, jeśli jest udanych, to jest sukces kinematografii. Proszę zobaczyć, były 33 filmy wyprodukowane, ja nie mówię o ofowych, czyli gdyby 3 filmy były udane, to już jest dobrze. Do selekcji, po selekcji 16 filmów jest w konkursie. W moim przekonaniu 6-7 filmów to są filmy bardzo udane, czyli to jest 30% całej produkcji. Józef Stalin, jak mu to wszystko objaśniono, powiedział, no to co, nie możecie od razu tych 10% kręcić, po co ta reszta? Otóż nie da się, nie da się. Niestety to jest tak dziwna i najtrudniejsza reżyseria ze wszystkich możliwych na świecie, reżyseria filmowa, że niestety na błędach wszyscy się uczą. Poziom tegorocznego festiwalu w Gdyni, jak się pan No, byłem, proszę pana, rok temu. Jest więcej filmów o różnym charakterze i dużo komedii i filmów pokazujących życie codziennego człowieka. Uważam, że poziom artystyczny, scenografia, reżyseria filmów, które były przedstawione w tamtym roku, a w tym roku jest duża różnica na plus. W tamtym roku obejrzałem 6 filmów, teraz jest mój 3 film i uważam, że jest duży postęp. Zobaczymy, kto wygra. Jestem bardzo ciekaw. Sam jestem bardzo ciekaw. Pan ma jakiegoś faworyta do głównej nagrody? No ja myślę, wydaje, że będzie, jeden z faworytów będzie Rancho chyba. Z tej grupy. Tak, wczoraj oglądałem Rancho. Tylko wyje i mi się wydaje, że duże ma szanse. Zobaczmy, jak będzie. Proszę bardzo. Jest bardzo dużo dobrych filmów. Jedne są, powiedzmy, wybitne, drugie są po prostu dobre. Niezależnie od tego, jakie przyjmiemy kryteria, powiedzmy, indywidualne, wynikające z poszczególnych gustów, to wydaje mi się, że jest dużo po prostu interesujących filmów, o których się w ogóle dyskutuje i mówi, i może się na ich temat spierać. A jakiś faworyt do nagrody? Znaczy, ja nie wiem, mi trudno mówić o... Nie mogę mówić o faworycie do nagrody, bo skąd mogę to wiedzieć, natomiast no, ja taki mam taki mój prywatny. To ja na razie, jeszcze oczywiście nie zobaczyłam wszystkich, jeszcze przede mną są 3, których nie widziałam. To ja mam Boisko bezdomnych, Skolimowskiego film. 4 noce z Anną. Tak, 4 noce z Anną i Mała Moskwa. Jaki? Mała Moskwa. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę.